Hello, witajcie serdecznie, moi drodzy, z tej strony wasz Awoś, a to jest... Arkadea. Moi drodzy, to jest zaledwie demo gierki, którą bym chciała wam pokazać. Oczywiście zna po angielsku. Myszka, zapomniałam o tej myszce, muszę pamiętać, żeby ją chować. Powiem szczerze, że to ponoć nie jest horror, chociaż może mieć jakieś takie mroczniejsze momenty ta gierka, więc możecie spokojnie ją oglądnąć. Jeżeli się boicie takie no straszne rzeczy, to nie musicie się bać, możecie spokojnie oglądnąć. I cóż, jest to demo. Pełna gierka kiedyś wyjdzie, ale jest zrobiona tylko przez jedną osobę, więc wiecie, to trochę zajmuje. A ja chciałabym dzisiaj zacząć tą grę wraz z wami. Wam pokazać demo, bo ja jestem naprawdę po prostu zauroczona. Wydaje mi się po prostu z taką piękną gierką, że muszę to ograć. Dziennik. Strony są poplamione i wyblakłe. Jest niemożliwe do odczytania. Przesunęłam na ostatnie strony. Tam pismo było bardziej czytelne. Ona dała mi drugą szansę. Boże, co za pismo, jak ja się rozczytam sobie. W końcu będę mogła ciebie przeprosić. Zabiorę ciebie do domu, obiecuję. I wtedy będziemy mogli być znowu rodziną. Srebrna moneta była pomiędzy stronami. Oczywiście, jako że coś jest po angielsku, to mogę niektóre rzeczy, wiecie, pomijać. Łóżko, zapach jest nostalgiczny. Nie wiem, coś jeszcze tu jest. Obraz nocnego nieba, gwiazdy są... Narysowane są gwiazdy. W ogóle? Zegar, ale jest cichy. W ogóle? To jak chodzimy, to są odgłosy. Wow. Dobra, może chodźmy za tym chłopcem. Chyba był młodszy od nas, tak mi się wydawało. One się zaświecają, jak chodzimy, jak przechodzimy obok nich. O, ten chłopiec. Kociak! Ale uroczy ten kociak. Aleś ty uroczy. Czekajcie, muszę mu dać jakiś fajny głos. Rypę mam, nie wiem, jak mi to wyjdzie. Hello, hello. Witaj w cudownym świecie twoim nowym... nie wiem, jak mam to przetłumaczyć, bo skarpę mi się kojarzy z skarpę Gła, tak się nie pamiętam, jak się to mawia dokładnie, ale chodzi o kozła odmiennego, więc nie. Ale to chyba nie o to chodzi. W twoim nowych ścieżkach snu, coś w tym stylu. W tym przypadku nie możesz powiedzieć, że nie śnisz właśnie teraz. Moje imię to Faris. Pomyśl o mnie jako twoim przewodniku w tym świecie. W ogóle tu są zajączki wokoło. Wyglądasz na trochę zagubioną. Coś nie tak? A rozumiem. Szukasz kogoś, co? Z tego powodu przybyłaś do Arkadei. Interesujące. Zaskoczona? Mogę odczytać twoje myśli, wiesz? Nie. Cóż, osoba, którą szukasz, nie jest teraz tak ważna, nie? Zamiast tego pozwól mi wyjaśnić, jak działa świat Arkadei. Jest to o wiele bardziej ważniejsze na ten moment, mię. Jak wiesz, zostałaś przeteleportowana do Arkadei zeszłej nocy. Tak długo jak tutaj jesteś, możesz dołączyć do tego świata podczas swojego snu. Odkąd jesteś w tej środku, może wydarzyć się coś zabawnego. Chodź za mną. Naprawdę. Wiem, że się martwisz o swojego młodszego braciszka. Ale nie możesz poświęcić teraz mi trochę uwagi? Do tych króliczków nie możemy się dostać, więc... No koteczku, idę do ciebie. Sprawdź to.
To jest nasza własna maszyna Arkadei. Jakby zamiast swoich nudnych snów możesz zagrać w zabawne gierki według swoich własnych zachcianek. Czyż to nie świetne? Nie. Kiedy skończysz kompletnie wszystkie poziomy swoich grze, twoje życzenie stanie się prawdziwe. Pomyśl o tym jak o darmowej maszynie spełniającej życzenia. Oczywiście, dla ciebie jest tutaj mały haczyk. Ach, to nic, nic. Jak już mówiłem, tak długo jak jesteś w Arkadei, tak długo będziesz mogła używać maszyny Arkadei. Jeżeli będziesz miała specjalne tokeny, które używa ta maszyna, już masz jeden, czyż nie? Przypomnę ci tylko, że twoje tokeny działają tylko na naszych maszynach Arkadei. To ma sens, racja? To nie tak, że mogłabyś zobaczyć jakichś innych ludzi w maszynie Arkadei. To byłoby naruszenie prywatności, a na to mamy duże nie. Ale kontynuując tą myśl, w tym przypadku coś się wydarzy. W każdym razie polecam ci teraz tutaj zasejwować. Okej, czyli możemy zasejwować. To jest good. Jeżeli zasejwowałaś, to możesz teraz zagrać w maszynę Arkadei. Nic z tego zabawy. Okej. Maszyna Arkadei jest tam jakimiś księżycowymi króliczkami wściekłości. To się takie było napisane. Inskrypcja, którą czytasz, pisze: epicka przygoda na małych królików. Obcy z księżyca porwali twoich najdroższych. No, chcę zagrać, no za dużego wyboru to ja nie mam. Wrzuciłam tam tokena. Okej, jako to, że to jest jakaś pewnie minigierka, to ją trochę przeklikam, wiecie. Dawno temu była sobie mała rodzina królików. Była to normalna rodzina jak każda inna. Pewnego dnia coś się wydarzyło. Coś, co zmieniło ich życie. Na zawsze. To znaczy, jako że to jest pewnie jakaś minigierka, to ja ją trochę powycinam, żebyście nie czekali nie wiadomo ile, nie? Znaczy no, żebyście się nie zanudzili. Zrobiłeś to, dziękuję. Jestem taka szczęśliwa, że cała moja rodzina wróciła. Doceniam twoją pomoc. W sumie on tworzy tą bramę dla ciebie. Okej, musiałam znaleźć wszystkie serduszka, a nie króliczki, nie wiem dlaczego. Ale teraz chyba mam koniec gry. Pat. Chcesz iść w góry? Ach, więc tak. Widzisz, góry są pełne pysznego jedzenia. Ale z jakiegoś powodu po tej inwazji obcych połowa gór zniknęła. Nie ma nic poza śmiercią tam. Ale zostawiły one te dziwne guziki. Jakiś rodzaj puzli prawdopodobnie, wiesz, te rzeczy. Co powiesz na mały deal? Rozwiążę z tą zagadkę, ale cię nie zjem. Masz 20 sekund. Czas minął. Kurczę, umarłam. Bon appétit! Au! Biedny król! Liczek? Ja jestem. Witaj, śpiąca królewno. Jeżeli czytasz ten list, to znaczy, że w końcu się obudziłaś.
Albo moja wiewiórka da ci dosyć niegrzeczne przywitanie. Przepraszam za to, ale już całkiem świta, wiesz? Miałaś dobry sen, naprawdę mnie zaskoczyłaś. Kiedyś pojawiłaś się w środku nocy. Dzięki Bogom, że udało nam się ciebie zabrać do domku. Cóż, pozwól mi ciebie właściwie przywitać w Arkadei. Jeżeli będziesz gotowa, to przyjdź i spotkaj się z nami na placu miasta. Wszyscy są podekscytowani mieniem nowego przyjaciela. Emi? A, muszę powymyślać jakieś głosy. Może tą Emi jeszcze nie spotkamy. W ogóle wow, świeża bryza wpada przez otwarte okno. W ogóle wow, jak to wygląda. Nowo przybyła, w końcu się obudziła. Boże, powinna wziąć męski głos, bo to facet. Au, nowo przybyła się, w końcu Wow, nowo przybyła, w końcu się obudziłaś. Z pewnością to trochę trwało? No dalej, wszyscy czekają na ciebie na placu miasta. Okej, ten plac miasta jest gdzieś tu u góry. W ogóle wiatrak tu jest. Plac zabaw. Tu się coś świeci, czy tu mam podejść? Tak zauważam, że jeśli coś się świeci, to oznacza, że musimy tam podejść lub coś zebrać. Różne pamięty, papiery, zdjęcia są przywieszone do tablicy z ogłoszeniami. Dawaj na artykuł, przykuj twoje oko. Jaki uroczy chłopaczek, ty żeby to był nasz książę z bajki? Królik Wenzel, nowy przepis. Nasz ukochany król Quenzal ogłosił wszystkim, że wszyscy Arkadei powinni zostać na swoich wyspach przez ten czas. Podróżowanie między wyspami od tego momentu jest surowo zakazane dla bezpieczeństwa wszystkich z powodu tych dziwnych zjawisk, które ostatnio się zdarzają. Przepis nakazuje zostać w swoim miejscu dla bezpieczeństwa. To zdjęcie. Czy to możliwe? Przepraszam, spóźniłam się wszyscy! A nie, czekaj, ty jesteś jaka malutka cudziutka, muszę ci dać jakiś inny głos. Witaj, witaj! Witaj na mojej kochanej wyspie. Moje imię to Emi. Jestem liderem na tej wyspie, a jakie jest twoje imię? Coś nie tak? Ona jest niemową! Ona jest niemową, no ja nie wierzę. Maisie. Czekajcie, muszę naszej bohaterce dać jakiś głos i jakiś ten. A, rozumiem, ała. Tak, definitywnie rozumiem? Nie rozumiem. Maisie. O, Maisie, czyż nie? Jak miło cię spotkać wszyscy. Powitajmy Maisie. Miło mi cię poznać i tym podobne. Proszę, odpocznij tutaj i spędź swój czas jak chcesz. Czuję się wolna, żeby poeksplorować, ale nie sprawia nikomu problemów, okej? Las jest aktualnie poza limitem. Jest tam wiele ludzi, którzy się ostatnio zgubiło. Ale poza tym możesz eksplorować, co tylko dusza twoja zapragnie. Nie zapomnij się przedstawić wszystkim. Jestem pewna, że wszyscy w mieście są podekscytowani, żeby cię spotkać. Wiem, że najtwaru z nich ma dla ciebie prezent. Potem jak się przedstawisz wszystkim, proszę, odnajdź mnie. I nie zapomnij wody z twojego domu. Była tam jakaś woda? Emi jest energiczny jak zawsze, co? W każdym razie, witaj w Arkadei, Maisie. Mam nadzieję, że będziesz miał tutaj świetny czas. Tak swoją drogą, znalazłam to na ziemi niedaleko. Znam tajemniczy klucz.
jest to pewien dziwny klucz. Tak, nie mam pojęcia, od czego on jest. Po prostu, jak przypuszczam, go miałam. To jest mój powitalny prezent dla ciebie. Wiedz, co mi powiesz. Jestem super ciekawy, jakie gry z RimScript, jakby... Jakie gry ze ścieżki snów mogą... Jakaś gra ze ścieżki snów jest twoim ulubioną? Coś w tym stylu? Nie powiesz mi? Jak okrutnie. No jak ci mam powiedzieć, jak... Ja jestem niemową, no. Czekaj, tam jest Emi, chyba. Jest tylko co kojarzę. Ale eksplorujmy sobie na razie, co tu jest. Tu jest jakiś most. W ogóle odgłosy słychać, jak widzę. To jest taki beauty. Co tu jest? Green House. Zatrzymaj się, powąchaj róże, Emi. Powinnam Emi dać chyba bardziej delikatniejszy głos, coś w stylu... Hello... Nie, ja nie mam takiego mówić. Ale jakie to jest piękne. Oh my god. Tutaj coś jest? Winorośle. Nasze, no takie wiecie... Winorośle. To no, komorskie takie. Nie, Marciota, Ains, ona wróci wkrótce. Musimy zaufać jej umiejętnościom nawigacji. Zapomnij o tym, co słyszałaś. Dobrze była. Z pewnością jej już to trochę zajmuje. Mogę tam wejść? O, mogę. Tylko muszę ich naciskać. O, hej, nowa przybyła. Zastanawiasz się, co ja robię? Oglądam taki, nie mówiłam ci. Z tej wysokości mogę zobaczyć całą wyspę. O, rację, mam prezent dla ciebie. Dostałam piórko. Znalazłam to z ptaka, który tej chwilę temu przyleciał. Nie mam pojęcia, jaki on był, ale czyż nie jest piękne? Jaki to był rodzaj? Jest tutaj wiele różnych rodzajów ptaków. Zastanawiam się... Czy to część tego dziwnego zjawiska, które się ostatnio dzieją? Tych dziwnych zjawisk. Nawet jeśli jestem super szczęśliwa z tego powodu. O. No, dostałam piureczko. Hello, a ty co dla mnie masz? O, hej, Maisie, racja. Nie po... Witam cię właściwie w Arkadei, czyż nie? Witaj! Proszę, żyj w pokoju tutaj zgodnie ze swoim sercem. O, racja, przypuszczam, że mam prezent dla ciebie. Przyjdź do mnie potem, złapię coś dla ciebie. Ewentualnie. Dobra. Nie opowiadam. Możliwe, że nie da się do domku wejść, ponieważ to jest dalej wersja demo. No, nie da się. Północ. Bez miasta, południe, zielone, greenhouse, czyli no szkarnia, tak jakby. Na lewo sklep. Na prawo piekarnia, okej. Teraz wciśnij zejść, żeby przeskoczyć. A, takie buty! Witaj, witaj w naszej Balfour, chyba chodzi, to jest nazwa tej piekarni. Ponadto jesteśmy numerem jeden w Arkadei jako piekarnie. Hello. Ach, ty musisz być tam, no, przybyłam. A, czyż ona nie jest takim słodkim ciasteczkiem? Moje imię to Liane, miło mi cię poznać. A jakie jest twoje imię? Maisie. Z dużej litery, żeby nikt się nie pomylił, co? Ach, więc to Maisie. Maisie. Okej, nie zapomnę tego. Teraz mam bardzo ważne pytanie dla ciebie. Będę szczera, nie musisz się martwić o odpowiedź mi. Czy ty lubisz chleb? Jep, lubię.
A, wiedziałam. Nie ma nikogo na tym świecie, kto by nie mógł lubić tej puszystości, tego miękkiego i słodkiego zapachu. Ach, proszę bardzo. Świeży. Trochę eksperymentowałam na nim, ale myślę, że jest całkiem niezły. Prawdopodobnie. Dostałam słonecznikowy chleb. W każdym razie, to jest moja piekarnia. Są tutaj różne rodzaje chleba i także gorące drinki. Czasem, jeżeli będziesz miała doła, to możesz tutaj się przejść, żeby połąchać ten świeży chleb, wiesz? O, tak, przypuszczam, że też możesz go zjeść. W każdym razie, czuł się wolna, żeby pytać mnie o cokolwiek. Moja przyjaciółka, która pracuje w tym sklepie obok... Jest to jej moja przyjaciółka, która pracuje w sklepie obok. Dlaczego się jej nie przedstawisz? Po prostu popukaj ją w ramię parę razy, żeby zwrócić jej uwagę. Okej. Okay. Ona wygląda na skupienie na swoim zadaniu. Popukać ją w ramię? Tak, tak, tak. O, hello. A, nie poznajcie. Czy to możliwe, że jesteś tam nową? A, racja. Amy wspominała o tym, że ktoś przybył ostatniej nocy. Przepraszam, że nie byłam na twoim przyjęciu powitalnym. Będąc szczera, zapomniałam o tym kompletnie. Nie wspomniałam o tym, że ja nawet nie powiedziała o tym słowem. Ups, mój błąd. Zapomniałam też o tym. W każdym razie, moje imię to Fae. Bardzo miło cię poznać. Jakie jest twoje imię? To Maisie. A, miło mi cię poznać, Maisie. Czekaj, dlaczego za nią odpowiadasz? Ponieważ ona nie może mówić, to oczywiste. O, więc to tak. Cóż, przypuszczam, że to w porządku, jeżeli masz po prostu powiedzieć tak, nie, racja. Mam na myśli, że masz po prostu przytaknąć swoją głową lub zaprzeczyć. Mogę także pisać. O, to też możesz opisać. Tak, to też działa. W każdym razie, Liana prawdopodobnie powiedziała ci, że jestem odpowiedzialna za sklep obok. Zajmuje się ona sprzedażą materiałów z innych wysp i ma wiele użytecznych itemów przy sobie. Jednak moje przedmioty zostały już tutaj wyprzedane. Więc często muszę je sprowadzać z innej wyspy, no wiecie. Jakkolwiek mój sklep został teraz zamknięty. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że podróżowanie między wyspami jest zakazane teraz. To oznacza, że nie mogę sprowadzać moich materiałów z innych wysp właśnie teraz, więc mój sklep kompletnie podupadł. Więc dopóki król Quenzal nie powie czegoś, ja nic nie mogę na to poradzić i po prostu pomagam tej Lianie w jej piekarni. W każdym razie mam prezent dla ciebie. Amy kazała mi coś przygotować. Dostałam przynętę. To jest torba z przynętą. Jest to zrobione ze specjalnych składników z... Jest to specjalny jakby broń na potwory na wyspach i jest bardzo czymś bardzo trudnym do odbycia. Stworzenia w Arkadii naprawdę kochają cukierkowe... Boże, słodkie cukierki. Możesz używać tego jako przynęty i zostawiać dla nich gdziekolwiek będziesz chciała. Oczywiście rekomenduję ci to tylko używać, kiedy będziesz tego potrzebować. Przynęta nie jest łatwa do zdobycia, więc lepiej będzie, jeżeli będziesz oszczędzać to na specjalne okazje. Nienawidzę tego mówić, ale to jest naprawdę dla twojego własnego bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że czasami się kręcą tutaj naprawdę agresywne stworzenia. Może być ciężkie do uwierzenia właśnie teraz, ale Arkadia jest w rzeczywistości naprawdę niesamowitym miejscem. Jestem pewna, dlaczego, ale zanim tutaj przyszłaś, jestem pewna dlaczego, ale było tak zanim tutaj przybyłaś. Te dziwne zdarzenia się wydarzają i różne rzeczy. Po prostu, czy to nie jest dziwne? Ach, wystarczy, że o tym. Pozwól mi tobie pokazać, jak użyła tą przynętę.
Okej, okay, myślę, że... będę wiedzieć, jak mu się używa, bo widziałam już wcześniej. O, naprawdę? Z pewnością nie potrzebujesz żadnej instrukcji? Tak, nie potrzebuję. Okej, okay, skoro tak mówisz. Pozwolę więc tobie dać trochę przynęty. Daj mi znać, jeżeli będziesz chciała trochę poćwiczyć. Okej. Okay. Pianino wygląda na całkiem wykorzystywane. Ktoś lubi grać tutaj? Czy tutaj w sklepie obok nikogo nie ma? Okej. Okay. Czyli może jeszcze tutaj ktoś będzie? Tutaj jeszcze da się zejść na prawo? Znaczy na lewo? Hej, Maisie! Eksplorujesz wyspę? O, ta gra... Boże, ta brama... To jest na drugą wyspę. Oczywiście, że potrzebujesz klucza lidera, żeby otworzyć tą bramę i wyjść. Nie zawsze tak było, ale... Ale jeden z liderów wyspy jakby złożył jakieś zaskarżenia. Zastanawiam się dlaczego. W każdym razie, jest tutaj coś, jeżeli jest coś, co mogę ci pomóc się zorientować. Może być tutaj coś, co ci pomoże się zorientować i dostać mapę, tak? Żeby spojrzeć na tę mapę, jasne. Co my tu mamy? Druga wyspa jest taka beauty. Nie, ja lubię takie kolory, takie wiecie, fioletu. Ale mamy łącznie 6 wysp, tak? Jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I jest zamek króla. Arkadea jest złożona ze 6 fruwających wysp. Fajnie, racja? No jasne, czemu nie? Dobra, chyba musimy iść teraz do Emi. Bo to mi się wydaje, że już byłam wszędzie. Wszystkich poznałam. A, tu jest Emi. Ona sama przyszła. Ach, Maisie. Już... Jak ci minął dzień? Rozumiem, że już zdążyłaś poeksplorować wyspę i porozmawiać ze wszystkimi. Czy zdobyłaś jakichś nowych przyjaciół? A. Nawet jeżeli nie zdobyłaś, jestem pewna, że naprawdę dobrze się poznajesz ze wszystkimi, więc to się po prostu wydarzy naturalnie. Mówiąc o tym, chciałabym się z tobą poznać lepiej. Czy chciałabyś porozmawiać ze mną przez moment? Będę czekać na ciebie w szklarni. Jesteś, usiądź obok mnie. Ja tak bardzo nie mam wydawania głosu. Ach, to jest moje absolutnie najbardziej ulubione miejsce na tej wyspie. Jest pełne pięknych kwiatów. To jest najlepsze. Chyba nie wiem, o czym z nami ma rozmawiać. Więc... Jak... Minął ci dzień? Dobrze. Aha, to dobrze. Ech, więc... Czy ty... zaprzyjaźniłaś się ze wszystkimi? Wszyscy tutaj są całkiem mili. O, to dobrze, cieszę się. Jakie to... Nie, jakie to jest paskudne pismo. Cóż, tak jak moje, powiem szczerze. Co jest tą niezależną atmosferą? Będę mogła szybko na głowie. Co może być dobrym tematem? O, wiem. Więc, czy ty lubisz kogoś? Już powiedziałam, że wszyscy tutaj są mili. Nie, mam na myśli... Lubisz, że lubisz. No wiesz... Takie jak... Bycie... parą? O, no dalej... Chciałam, żebyśmy się poznały lepiej poprzez takie dziewczynskie rozmowy. Nigdy z nikim w ten sposób nie plotkowałam wcześniej. A ty wyglądasz na interesującą. Okej.
Więc nie jestem zainteresowana kimkolwiek. A, to nie jest zabawne. Przepraszam, nie dbam o jakieś romanse. A, rozumiem, przypuszczam, że... Taka też możesz po prostu być. Że jakby nie mogę cię do tego przymusić. A ty lu... Boże. A ty lubisz kogoś? Skąd ten pomysł? Taki szczęśliwy traf? Cóż, tak. Co mogę powiedzieć? Jestem romantyczką. Chciałam cię poznać lepiej, a jakoś ta konwersacja przyszła na mnie. Ale koniec końców, wolałabym, żeby wcale tak nie ześlizgiwa. Więc kogo ty lubisz? Po prostu to jest inny lider wyspy. Jesteś moim bliskim przyjacielem i przywykłam do tego, żeby z nim rozmawiać przez długie godziny. Ale... Ostatnio się pokłóciliśmy. Oboje jesteśmy strasznie uparci, kiedy przychodzi do czego, więc żadna z nas nie chce przyjść i się pogodzić. A to było coś naprawdę głupiego. Jestem taką idiotką. Ty powinnaś przeprosić. Aha, mam na myśli, wiem, ale... Ta osoba nigdy nie przeprasza. Czuję się źle z tego powodu, że to zawsze ja muszę wychodzić naprzeciw. Jestem pewna... Boże, jestem pewna, że on tęskni też za tobą. Tak, może... pomyślę na tym potem. Teraz zrobimy coś zabawnego. Mogę dostać kawałek papieru z twojego notysika? Dziękuję. Narysujmy na tym coś razem. Rysowanie zawsze pomaga mi się zrelaksować, zwłaszcza tutaj, wśród tych pięknych kwiatów. Spróbujmy narysować coś ładnego. Wtedy będziemy mogli pokazać to innym, kiedy skończymy. To byłaby taka łączna rzecz. Nie mogę rysować. Z pewnością będzie wszystko okej. Chodźmy. Tak, muszę coś wybrać. Jakiś kwiatuszek żółty, różowy lub biały. Ja osobiście lubię biały kolor, więc... Narysuję. O matko! Jakie kłyczka piękne! Nasza bohaterka na pewno umie rysować. Już wystarczy. Skończyłaś? Przytaknij. Świetnie, ja to skończyłam. Pokażmy je sobie. Ooo. Więc ty narysowałaś mury. Może to jest wata cukrowa? To jest kwiatek. Och, nie mogłam tego wcale określić. O, ale spójrz na mój teraz. Jaki to piękny! To Miek rysowała. Ona narysowała nas, jak my rysowałyśmy, ale ładny. To ty, co o tym myślisz? Jesteś całkiem dobra w rysowaniu. Dziękuję. Minęła trochę, odkąd rysowałam jakąś osobę. Cieszę się, że ci się spodobało. Dlaczego? Po prostu... Nie lubię tego. Powiem ci to innego razu. W każdym razie jestem ciekawa, dlaczego przybyłaś do Arkadii? Mój młodszy brat jest tutaj. Chcę odnaleźć go i przynieść do domu. Jego imię to Jazz. Jazz, tak? Czekaj, Jasper? Prawa ręka króla Quenzela? Ale jak to możliwe? Ty nie możesz po prostu przyjść do Arkady z takiego powodu. Wątpię, żeby król Quenzel na to zezwolił. Proszę, daj mi klucz do wyspy. Potrzebuję iść go znaleźć. Przepraszam, Maisie. To jest wbrew zakazom.
Wiesz, że podróżowanie między wyspami jest niebezpieczne właśnie teraz. Teraz jak o tym pomyślę... Skąd ty się tutaj wzięłaś? Emi! Coś nie tak waszą dwójką? Henry wyszła do lasu tego poranka i dalej nie wróciła. Może Ery? Nie, jak to mam czytać? Ery? Henry będę czytać, dobrze? Do lasu? Dlaczego ona miałaby tam iść? Czy ona nie wie, jakie to jest niebezpieczne? Cóż, ona chciała... Powód nie ma teraz znaczenia. Musimy iść i tam ją poszukać. Nie możemy po prostu iść i jej poszukać. W tym miejscu. Las jest teraz jak labirynt. Wiecie, że nawigacja tam jest kompletnie niemożliwa. Henry wie, jak to nawigować. Ona ma mapę lasu i od dawna też bada te wszystkie dziwne rzeczy, które się tam wydarzyły. Więc... Bawiła się tam przez cały ten czas? Las jest teraz inny. Każdego dnia tam rzeczy się przesuwają i poruszają. Nie ma mowy, żeby mapa Henry mogła być użyteczna więcej. Co byście sobie myśleli? Ale my tylko chcieliśmy... Pójdziemy do lasu i znajdziemy Henry. My też pójdziemy. Absolutnie nie, do domu i... Czekajcie. Po prostu aż wrócimy, okej? Okej. Proszę, przynieś ją do domu. Przepraszam, Maisie, pogadamy później, okej? Idź. Ja mam coś od króla Gonzala w moim domu, co może pomóc nam znaleźć Henry. Spotkamy się tam. Nie, oddaj mi to! Maisie, musimy złapać tego ptaka. On ukradł nam drogowskaz. Tam była nasza wiewióreczka kochana. No dalej, proszę, to jest super ważne. Proszę, to jest... Przepraszam, rozkazy lidery... To jest rozkaz liderki Emi. Ale nasza mała siostra tam jest. Asi, Larry! Emi? Nie mówiłam waszej dwójce, żeby siedziała na tyłkach? Ale nie możemy po prostu siedzieć i nie robić. Maisie, ufam, że odnajdziesz tego ptaka i zabierzesz mu drogowskaz? Przepraszam, że stawiam tą odpowiedzialność na tobie, ale... Muszę mieć oko na tą dwójkę i mieć pewność, że nikt cię nie pójdzie i nie zrobi nic głupiego. Hej, my to słyszeliśmy. Ty dostaniesz drogowskaz z powrotem. Idź do lasu i odnajdź Henry. Jest tam jakieś zaklęcie drogowskazu, które król... Boże, jest tam zaklęcie król... Jest tam zaklęcie, które król Kwenzal zapisał na tym drogowskazie. On uwielbiał różne rodzaje zagadek. Wierzę, że może to ci pomóc odnaleźć drogę. Poza tym... No dalej, wasza dwójka. Musimy zostać teraz w domu. A, Maisie, coś nie tak? Czy ty widziałaś jakiegoś zielonego ptaka, który sobie frunął? Aktualnie widziałam. Zielony ptak niósł coś w rodzaju papieru. Widziałam, jak poszedł w stronę bramy wyspy. To nasz ptaszulek, co? Kierunkowskaz został upuszczony w gnieździe ptaka.
jest zbyt wysoko, żeby dosięgnąć. Może jakbyś miała jakiś obiekt, który pozwoli ci się spiąć, jak hak. Byłoby to możliwe, żeby to zdjąć? Okej, okazało się, że winorość była tam, gdzie była, a nasz hak jest... Cóż, tutaj u tego rybaka widocznie. Maisy, przepraszam, wiem, że powiedziałem, że złapię coś do ciebie jako prezent, ale... Chyba dzisiaj nie jest mój dzień. Dlaczego patrzysz na moje pudełko z prezentami? Potrzebuję duży hak na ryby, jaki masz na stanie. Cóż, masz szczęście, mam tam gigantyczny hak, który mógłbym prawdopodobnie złapać coś, jeżeli mam być szczery. A, to sami. Wiem, że będziesz szczęśliwa, jeżeli dostaniesz ten hak. Możliwe... Ja będę mógł spędzić mój czas na robieniu czegoś bardziej produktywnego. No, jak prawdopodobnie nadal będę łowił. No to ty sobie łów, proszę bardzo. Tak, używamy tego. Ciśnij zle, aby wkliknąć się w niebieską przestrzeń. What? Okej. Chodzi o to? Ale to jest cute! Wy to widzicie? Sukces! Ale jakie to jest cute! Wspinać się, no tak, wspinaj się, ale... Ale to takie jak mańce było, ale to jest cute! A kim ty jesteś? Moje imię to Maisy. Jestem tutaj, żeby cię ocalić, Emily. Nie mów mi... Jesteś tam mała, przybłączysz, nie? Przyszłaś mnie zabrać? Ale jeszcze nie mogę wrócić. Trochę się zgubiłam, ale już czuję, że jestem naprawdę blisko tego. Larry i Yancy polegają na mnie też, więc... przepraszam. Jeżeli chcesz złapać mnie, to możesz mnie odnaleźć w lesie. Po prostu podążaj ze swoim drogowskazem. Lepiej pośpiesz się, ponieważ już prawie jest czas. Mamy teraz 3 X-y. Nie wiem, ten wygląda jak poprzedni, więc może za tym idziemy. Teraz są 4. Nie wiem, że coś będzie... Spójrz, zrobiłaś to. Co to jest? O, już prawie czas. Czas na co? Zobaczysz. Jakie to pięknie tu jest. Henry! Martwiliśmy się o ciebie. Maisy, znalazła się. Tak się cieszę, że obie jesteście bezpieczne. Strażnik powiedział nam, że las wróci do normalności. Potem natychmiast poszliśmy was szukać. Nie zajęło to wcale długo. Była to w sumie prosta droga do tego miejsca. Tak, to było bardzo dziwne. Możliwe, że to on to zrobił? W każdym razie, wracajmy teraz do domu. Czekaj! Mam dla Maisy specjalny, powitany prezent. Ta. Pokochasz to. To jest pryzmat lasu. Kiedy promienie słońca będą już na horyzoncie. To jest najpiękniejszy kwiat, jaki może tu zakwitnąć. A jakie to piękne! Oh my god! To jest serio piękne. Ja przyniosłem butelkę. A ja mam wstążkę do dekoracji. Oh my god, jakie to jest piękne. Seriously. Piękne. Ja nie mogę nic powiedzieć, to jest piękne po prostu.
Ech, chłopcy. Przepraszam, że przegapiliśmy twoje powitalne przyjęcie. Ale to od nas wszystkich. Nawet jeżeli jest spóźniony. Witaj w Arkadei. Tak chyba nam pierwszy dzień doby końca, co? Ale to jest piękne. Ale czemu to zostawiłeś, żebym to chciała ze sobą nosić? Taki piękny kwiatuszek. Czemu się zleci markotniona znowu? Muszę znaleźć czasa. Nie mogę się rozkojarzać. Muszę się pośpieszyć. Zanim czas nam upłynie. Oczywiście potrzebujesz klucza lidera, żeby otworzyć. O nie! Czy ja dobrze myślę? Przepraszam, Maisie, to jest wbrew zakazom. Dobrze myślę, czy ja mam iść po klucz? Wiem, że podróżowanie między wyspami jest teraz zakazane. Do domu Emi. Wejdź w środku, nie masz wyboru. Fajnie, i tak nie mam wyboru. Wejdź do środka i nie mam wyboru, no. No nie powiem, fajny wybór. W ogóle jej dom wygląda w środku tak. To jest jakieś obrazy do malu, które maluje. Są poruszone na ziemi. Nie wiem, gdzie może być klucz przy łóżku. Jest tam parę klejnotów w środku, ale nie ma klucza. Nie mogę tutaj biegać, tak zauważam. Biurko do pisania, tutaj Emi pisze listy. Może tutaj jest. Jest. Klucz do wyspy jest tutaj. Wziąć go? Za dużo wyboru tutaj nie miałam. Jest tutaj zdjęcie ukryte między rzeczami. Czy to jest Emi, czy to my? Nie widzę za dobrze, ale to chyba Emi. Kwiatki zakleiła na twarzach tych osób obok? Dlaczego? W ogóle Emi sobie tutaj słodko śpi, zauważyliście? Okej, czyli teraz dobieramy, tak? Przepraszam, Emi. Ekstremalna brama z żelaza zamknięta. Użyć klucza? Pa. Klucz nie zadziałał? Słuchaj znowu. To nie działa. Użyć siły? Dlaczego? Nie mówcie, że to... Maisie, uspokój się. Aha. Ten klucz nie zadziała bez pozwolenia. Przepraszam, ale zostaniesz tutaj dla swojego własnego dobra. Nie chcę cię zranić. Czy znalezienie twojego brata to wszystko, co cię obchodzi? Idź do domu i odpocznij. To był długi dzień. Pogadam jutro, dobrze? Wezmę ten klucz z powrotem. Przepraszam za to, Maisie. Straciliśmy zaufanie Emi. Genialnie. Nie masz wyboru, jak tylko iść spać. Wygląda, jakby coś było pod łóżkiem. Co? Jakaś zapadnia? Wygląda na jakiś mechanizm? Czy musimy to ułożyć, tak? A, już jedno wezytę, jest! Nasz drogi płociak. Nie. To było? O? Coś się odblokowało. Coś jest pod... zapadło. Jest tam ciemny korytarz ze schodów, który prowadzi w głąb ziemi. Chodzić? Jasne. Wygląda niebezpiecznie, ale... Może być wyjściem. Może być coś tam ciekawego. What?
Co tutaj się dzieje? Wiecie co, jak mamy z tej... Zaprzerażająca ciemność. Co to było? Czy tam jest u góry cudyń na sobie? Wiecie co, jak mogę zasejwować? Nie mogę zasejwować, dlaczego? Jest zbyt ciemno, nie mogę iść naprzód. To co ja mam zrobić? Nie mogę nawet zasejwować, nie wiem dlaczego. Gwiazdka będzie za tobą podążać, ale obszar się robi trochę jaśniejszy. O, teraz mogę zasejwować. Chcę zasejwować, żeby potem nie było przypału, jeżeli coś nam tutaj wyskoczy. Nie wiem, dlaczego mam takie wrażenie. Zostałam przynęte, czyli coś tutaj będzie, okej. Okay. Gwiazdka wygląda na to, że sobie uciekła gdzieś z Della? No, czyli tak wymyślałam. Ja muszę iść po te gwiazdki, tak? Jak łamiące serce. Kicia. Cała ta pasja znikła, co za strata. Ta dziewczynka jest prawdziwie żałosnym dzieckiem. Przepraszam bardzo. Nawet ty musisz być... mieć jakąś pasję odnośnie czegoś? Czegoś? No. Ach tak, więc możesz zrozumieć, że to możliwe, że ten świat tutaj na dole... chodzi o to, że wiecie, Maisie maluje. Znaczy nie Maisie, tylko Emmy. A tutaj wokoło jest pełno pędzli i tu chodzi o to, że pasja jej urodziła się, czy coś w tym stylu? Pasja, koniec końców, nie oznacza nic bez umiejętności i możliwości wspierania ich. To jak ogień, który szybko płonie po to, żeby zgasnąć. Ale nawet wtedy umiejętności są niczym bez wiedzy. Nie ma znaczenia, jak jasny jest płomień. Właśnie to jest ten rodzaj świata, w jakim żyją dorośli. Czy ty wierzysz? Czy ty wierzysz, że to jest fair? Nie musisz mi odpowiadać. Wiem, jak się już czujesz. Mogę odczytać twój umysł, pamiętasz? W każdym razie powinnaś teraz zasejmować. Sama to już zauważyłam, niby coś. Powodzenia, zastanawiam się, jak daleko możesz zajść. Gwiazdy przestały za tobą chodzić. No. Zostaw mnie. Tak to dead end. What? Halo? Możesz mnie usłyszeć? Nie wierzę. Ty aktualnie jesteś? Proszę, możesz mi zaufać? Zamknij swoje oczy. Obiecuję, że wszystko będzie w porządku. Co mi szkodzi? Jeżeli odczytam save'a znowu. Możesz teraz otworzyć. O, jak to pięknie! Dziękuję za zaufanie mi. Cieszę się, że jest tam wszystko okej. Okay. Kim jesteś? Pies mi zaczął szukać. Citrus. Tak mnie nazywają. Też mnie możesz tak nazywać, jeżeli chcesz. A,
jestem liderem Piątej Wyspy. Miło mi cię poznać? Wow, dotarłeś mi na Piątą Wyspę? A, nie musisz się przedstawiać. Już wiem, że jesteś Maisie. Słyszałam to od wszystkich wcześniej. Mogę ciebie też nazywać Maisie po prostu? Pewnie. Dziękuję. To sprawia, że jestem naprawdę szczęśliwa. Co się wydarzyło tam wcześniej? Naprawdę nie mam pojęcia. Jakoś to miejsce nie powinno istnieć w Arkadei. To dziwne miejsce między przejściami w ścieżce stóp. Wiecie co, ja tu będę po prostu czytać Dreamscript. Przypuszczałam, że coś złego się stało dzisiejszej nocy, więc zeszłam w dół i sprawdziłam ten dół i przeteleportowałam cię do najbliższego bezpiecznego miejsca w Dreamscript. Z tym trafiłaś tu? Tak przypuszczam. Dobrą rzeczą jest to, że oglądałam Dreamscript dzisiejszej nocy. Mogło to być... Ach, nieważne. Czy Dreamscript, jak przypuszczam, nie powinno być prywatne? Tak. Powinno. Ups. Ale nie musisz się martwić odnośnie przestrzegania zasad w Arkadei. I... powiem ci prawdę, Maisie. Mówiąc prawdę, Maisie, nie ty. Jesteś wyjątkiem od tej zasady. W końcu obie jesteśmy tutaj outsiderami, czyż nie? Jeżeli naprawdę chcesz wiedzieć wszystko, zapytaj króla. Ja muszę teraz iść. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, Maisie. Proszę, bądź ostrożna. Machina Arkadea, kwiaty, moc kwiatowej paniki, coś w tym stylu. Nie możesz zagrać bez tokenów. Jeżeli miałabyś pełną wersję, może mogłabyś jednego znaleźć. Ale niefortunnie to jest koniec demo, okej? Okay? Dziękuję za grę, ja dziękuję za demo. Pst. Chciałabyś zobaczyć ekstra cutscenkę? Jasne, jak mogę. Ciesz się z nim, miam! Ah, tak irytujący! Coś nie tak pędzał? Raz! Dorośli są tak irytujący! Tak, tak, wygląda, że bym potrzebował drzemki. Wezmę sobie jedną. Ale przed tym... Wiesz już o tym, czyż nie? Wygląda to, że twoja duża siostrzyczka jest tej w Arkadei. I wygląda to, że ona chce cię z powrotem. Tak. Więc? Co więc? Więc jak się z tym czujesz? Co masz zamiar zrobić? Przecież już wiesz, co mam zamiar powiedzieć, czyż nie? Prawdopodobnie, ale tak chcę, żebyś mi powiedział. Właśnie teraz zostanie przy tobie z najważniejszą rzeczą dla mnie. Wiedziałam, że to powiesz. Mówiłem ci. W każdym razie, moja dżemka czeka na mnie. Do zobaczenia, czas. Dobranoc, Quenzel. Ale czy ty naprawdę w to wierzysz? Maisie, ty zawsze... Nie rozumiesz niczego. Okej, wygląda na to, że to koniec naszego demo, moi drodzy, więc... Poczekamy sobie do pełnej wersji gry. Mam nadzieję, że wam się podobało moje ogrywanie dema.
się zobaczymy w pełnej wersji gry, bo mam zamiar mimo wszystko grać. Muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że na stronce o grach niezależnych z RPG znajdę taką perełkę, bo naprawdę mi się bardzo spodobało od tych wszystkich RPG, jakie do tej pory grałam. Więc do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych filmikach. Bye, bye!